Witamy Państwa serdecznie na konferencji odnośnie konkursu na projekt i wykonanie muralu przy ulicy Bruna Milczewskiego na obiekcie rekreacyjno-sportowym od ulicy Kruszelnickiego. Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami. Celem konkursu jest tutaj upiększenie tego osiedla i kwintesencja jakby obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego, sportowego. Z pomysłem na konkurs zgłosił się do nas pan Jakub Kopkowski. Spółka jak najbardziej tutaj realizuje takie pomysły celem upiększenia naszego miasta. Ja może oddam wtedy tutaj głos pomysłodawcy. Tak, znajdujemy się na jednym z piękniejszych osiedli Grudziądza, gdzie mieszka kilkaset ludzi. Mamy tutaj w bliskim otoczeniu pocztę, sklepy, jakieś punkty usługowe i widzimy na tle pustą ścianę. Wpadłem na pomysł, żeby upiększyć to miejsce. Wystosowałem pismo do pana prezesa MPGN-u z zapytaniem, czy można tam wymalować mural. Pan prezes zgodził się, jednak wpadliśmy też jeszcze na dodatkowy pomysł, żeby to nie był jakiś przypadkowy mural, tylko żeby ten mural związany był z tradycjami Grudziądza, a dokładnie z tradycjami lotniczymi i ułańskimi. Ściana jest dosyć duża, więc na pewno pomieści wszystko, co trzeba. Do konkursu mogą zgłosić się osoby indywidualne bądź grupa do 3 osób. Na zgłoszenia czekamy do 6 sierpnia. Do 13 sierpnia będzie wyłoniony zwycięski projekt. Na zwycięzców tutaj tego projektu czeka nagroda w wysokości 1000 zł w formie bonu upominkowego do sklepu elektronicznego. Wybranego. Do wybranego, tak. Nie mówimy konkretnie jakiego, tylko po prostu do sklepu. Spółka też zapewnia materiały do wykonania tego muralu, więc osoby, artyści z pomysłem muszą się tylko zgłosić z projektem i ze swoimi danymi. Mam nadzieję, że konkurs spotka się z dużym zainteresowaniem, może zarówno wśród uczniów liceum plastycznego, jak również wśród osób już dojrzałych z większym jakimś dorobkiem artystycznym. No jak właśnie podkreślamy, fajnie, żeby to były mural związany z tradycjami ułańskimi i lotniczymi Grudziądza. Konkurs jest skierowany do Grudziądza, czy mogą wystąpić osoby spoza miasta? Do mieszkańców Grudziądza konkurs jest skierowany. A nie boi się pan, że po zmianie zarządu MPGN mural ktoś zamaluje? Będą nowe decyzje? Bo muralem Grudziądza to jest temat polityczny. Nie, myślę, że aż tak daleko idących wniosków nie możemy wysuwać. Mural nie jest to polityka, jest to sztuka, artyzm i chcemy pobudzić tą duszę artystyczną wśród mieszkańców Grudziądza, żeby mogli wyrazić swój artyzm właśnie na tej ścianie. Ale obecny zarząd właśnie twierdził inaczej. Zlikwidował wszystkie murale, które zrobiły wcześniejsze zarządy MPGN. Znaczy, może zależy kto co twierdzi, co jest muralem, czy to są tam nutki wymalowane na ścianie, czy na przykład jakiś fajny, duży obraz przedstawiający właśnie tradycje lotnicze i ułańskie Grudziądza.